Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. W staropolszczyźnie, no nawet niekoniecznie w staropolszczyźnie, ale w nieco dawniejszej polszczyźnie, zwłaszcza w niektórych regionach kraju, były bardzo rozbudowane nazwy relacji czy stopni pokrewieństwa. Dzisiaj to jest wszystko niezmiernie uproszczone, zrównane. Na przykład ktoś mówi moja teściowa i nie wiadomo o kogo chodzi. Czy o teściową, czyli matkę żony, czy jeżeli ona mówi, czy nie chodzi o świekrę, czyli matkę męża. Dawniej było to rozróżnienie czytelne, tak? Matka męża to świekra, a matka żony teściowa. Podobnie brat ojca to stryj, a brat matki wuj. Tak? I tego się nie mieszało. Stryj albo wuj, stryjna, wujna i tak dalej, ciocia. Tak samo no, ja mówię, jakoś posługuję się tym tradycyjnym nazewnictwem. Mówię na przykład moja cioteczna siostra, czy mój stryjeczny brat. I wiadomo, o jaki to stopień pokrewieństwa chodzi. Natomiast jeżeli powie ktoś kuzyn czy kuzynka, no to nie wiadomo tak naprawdę, z czyjej strony jest i tak dalej. A nawet jaki to stopień, bo to może być daleka kuzynka, na przykład jak powiem cioteczna siostra, no to wiadomo, że to jest bliska kuzynka i że to jest i z czyjej strony, prawda, i tak dalej. No i to, więc tutaj nie kruszę kopii, nie upieram się przy tym, żeby tak mówić, tak? Tym bardziej, że to trąci myszką już w tej chwili. To jest takie trochę z lamusa. Zdaję sobie z tego sprawę, tak? Że namawiając nawet do tego, że trochę tam, że w tym jest trochę Don Quixoterii, walczę z wiatrakami, tak? Ale lubię czasem powalczyć z wiatrakami. A chciałbym was, kochani, namówić do tego, żeby się chociaż tym zainteresować. Nie będę tego wszystkiego omawiał tutaj, bo to by za długie było i niestrawne w ogóle i nudne, tak? Nie. Zachęcam do tego, żeby po prostu wejść, zapytać się w necie, zapytać się wujka Google'a o te różne formy pokrewieństwa. Tam wszystko jest wytłumaczone, wyjaśnione i tak dalej. Przyswoić to sobie i przynajmniej odświętnie, od czasu do czasu stosować. W ten sposób też wzbogacamy nasz skarb narodowy, jakim jest nasza polszczyzna.